Nie no, Lena, tym razem przesadziłaś. Oszukałaś nas. Wysłałaś nas na jakieś szalone wakacje, jakiś obóz przetrwania. Chyba ktoś was zrobił w konia, widzę. No nie, nabrała nas, no nie! Jeszcze bez łazienki, bez papieru toaletowego. Mogłaś nas chociaż uprzedzić. Mamy niezliczoną liczbę łazienek. Widzi pani, ile tutaj drzew? Niech sobie pani jedno wybierze. Dali nam robaki do jedzenia. Smacznego. Do tego jeszcze wydałaś mnóstwo kasy. Jeszcze mamy mandat na policji. 5000 zapłaty. Na żartach się nie znacie. To taki prank. To nie był fajny prank, naprawdę. To wiesz co? Ja też mam na ciebie pranka. Jedziesz do babci i dziadka na to, jak ty mówisz, wakacje życia. Co? Nie, 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 tam nie ma Wi-Fi. Spokojnie, Wi-Fi nie będzie ci potrzebne. Ale tato, co ty? Przecież telefon bez Wi-Fi jest bezużyteczny. Nie przejmuj się, ponieważ telefonu nie będziesz miała. Zabieram ci go. Ale co bez telefonu? Powiedziałaś, że bez Wi-Fi jest bezużyteczny. No to co? Pakuj się, szybko. Miłych wakacji. No szkoda mi cię, Lenka, ale doigrałaś się, przesadziłaś. No nie. A few moments later. No chodź, chodź, chodź. Idę, idę. Spędzisz sobie tutaj miły czas. Super. Bądź grzeczna. O, już jesteście. O, a co to Lenusia jagódki jadła? Takie czarne ma z żusta. Może babcia chusteczkę ci da? Wytrzesz sobie? Jagódki, tak. Babcia, taki makijaż. O matko, taki makijaż? Ale czasy. No to Lenka, ja życzę ci miłego pobytu. Pomagaj tutaj babci i dziadku, tak, dobrze? Tak. No my jedziemy. No. Pa babcia. Wszystkiego dobrego. Pa, pa. Nara. No chodź Lenusia, będziesz miała tutaj wakacje życia, nie będzie ci się nudziło. What? O dziecko, ale te buciki to może zmienimy, bo to ci będzie niewygodnie tutaj chodzić w takich bucikach. O czekaj, da ci babcia takie, zobacz Lenusia, jakie wygodne buciki. Załóż sobie. Jesus, babcia, ja podziękuję, wolę mój look. Jaki look, Lenusia? A to co, bajeczkę chcesz Lucky Luke oglądać u babci? Lucky Luke, nie boję się nikogo. Nie ma czasu na bajeczki. OMG, to naprawdę będą wakacje życia. Tak, zapraszam na wakacje życia. No chodź Lenusia, zostaw sobie tutaj te rzeczy i bierzemy się do roboty. O, jest telewizor przynajmniej. Nie rób sobie nadziei, Lenusia. Telewizor nie działa, ale i tak dziecko będzie tyle pracy, że będziesz padnięta na wieczór, nawet nie będziesz miała się oglądać. No i co tak stoisz, Lenusia, jak ten sup? Idziemy, ruszaj się. No szybko, szybko, Lenusia, szybko. No, Lenusia, ruszasz się jak mucha w smole. No szybciej, szybciej, szybciej. Więcej werby. To, Lenusia, zaczniemy od kurnika. Tam trzeba zrobić troszeczkę porządku. Co? Od kurnika? Czy ja wyglądam na jakąś kurę? Jak ci nie pasuje, Lenusia, to może opróżnić ten wychodek. No, 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 no. Bo już dawno nie był opróżniany, już się przepełnia. O nie, 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 to ja już stanowczo wolę ten kurnik. No to dobrze, Lenka, słuszny wybór. Chodź, teraz przyniesiemy słomę. To idź, Lenka, tam po snopek słomy i przynieś. No dobra. Który mam wziąć? Tam z góry Lenka trzeba brać. Ho. Serio? Dobra. Oj, dziecko, dziecko, nie znasz roboty. Muszę cię wszystkiego nauczyć. Chodź z tą słomą. Ta słoma kuje, drapie. O, i wszędzie czuć kurz. Nie narzekaj, nie narzekaj. Chodź, już idziemy. Każda praca uszlachetnia. Idę, idę już.
O. Ała. Jakie to jest ciężkie i w dodatku drapie. No widzisz, Wenusia, masz siłownię za darmo, nie musisz chodzić do fitness klubu. U babci wszystko jest, jak na wczasach. Ta, ja dziękuję za takie wczasy. No, śmiało, śmiało, Lenka. Dobrze, pościelaj, żeby kurki miały wygodnie. Ile z tego kurzu? Ja już nie mogę, wychodzę. No, teraz Lenusia, wypuścimy te małe kurki i damy tu im jedzenia, wody, niech sobie po trawie pobiegają. Ohoho, ale mnie załatwili. No siowy kurczaki, wychodźcie stąd. Nie chcę tutaj czekać. No, Lenka, jeszcze trzeba dać jeść i pić. Weź to korytko i to poidełko. Ale się wkopałam, no nie. No, wymieszaj, Lenka, i wsyp tam do korytka. Wymieszać? No to babcia może da jakąś łyżkę czy coś? Lenka, oszalałaś? Jaką łyżkę? Przecież to nie jest zupa. Rękami, gołymi rękami trzeba wymieszać. No nie, dlaczego? Tam na trawie, Lenka, tam na trawie, bo babcia tu myła kostkę. Okej. No mieszaj, mieszaj, Lenka, wymieszaj. Dwoma rękami, będzie szybciej. O, serio? Babcia, te kury mnie atakują! Avengers! Assemble. Nic się nie bój, szybciej, szybciej, bo musimy jeszcze gąskie kaczki wypuścić. Mieszaj szybko. One mnie dziubną pewnie. Oj, dziecko, dziecko, no kury cię zaatakowały. No, już ładnie wymieszamy, wysyp teraz do tego koryta. Nie, ja już tutaj nie chcę być. Cały czas praca, praca i praca. No, trzeba było myśleć wcześniej, Lenka, co się robi. Teraz pracuj. Szybciutko, wody trzeba nalać, bo gąski już wychodzą. Babcia, to jakiś tyran pracy. Uważaj, uważaj, Lenka. Wychodek czeka do opróżnienia. No nie, fuj. Już idę. Tyle pracy zrobiłam, to po południu mogę mieć wolne? Po południu to dziadziuś przyjeżdża z pracy i z nim musisz pracować. Że co? Tak, tak, widzisz, tutaj jest dużo pracy. No to idź teraz sobie troszeczkę odpocznij do pokoju. Ach, no to idę. Nie no, ja już tutaj dłużej nie wytrzymam. Muszę stąd jakoś uciec. Ale jak? Babcia cały czas siedzi przy tych drzwiach i pilnuje. Co by tu wymyśleć? Naprawdę już tutaj nie wytrzymam. O, a może spróbuję zwiać przez okno? Okej, to może być dobry plan. Udało się! Mój plan nie zawiódł! W końcu będę wolna, tak! Ale to jest niziutko! Super! Wyjdę bez żadnych komplikacji. Dobra, teraz wychodzę, tylko jeszcze przymknę okno, żeby nikt się nie skapnął na szybko. O, mówiłaś, Lenusia, że jesteś taka zmęczona, a ty się wzięłaś za mycie okien. No super! Wiesz, nawet brudne trochę te okna. Muszę ci przynieść odpowiedni sprzęt do mycia. Ale jak? Że co? No masz, skarbeńku, myj te okienka. A babcia sobie tu troszkę chwaścików powrywa z tych kamyków. W ogródku troszeczkę sobie oplewi. Ale na dobry pomysł wpadłaś, Lenka, wiesz? Tak myślałam właśnie o tym myciu okien, ale nie miałam sił zebrać się i umyć.
Super pomysł, Lenusia. Tak, świetny pomysł. Rewelacyjny. Two hours later. No nie, tutaj się wszystko trzęsie! O, masakra! Lenka, ja będę kosił trawę, a ty będziesz nakładać na wóz. Dobra, ale my musimy cały wóz nakosić? No oczywiście, jak inaczej? Po co my wozem przyjechali? No nie, kolejna praca. Ja już naprawdę zaraz oszaleję. Dobra, Lenka, weź ten nałóż na wóz, a ja będę kosił z tamtej strony. Dobra, dobra, już nakładam. Okej, jadę kosić z drugiej strony. Teraz spróbuję jakoś uciec, bo mam już tego serdecznie dosyć. Ciekawe, gdzie jest, puszczę trochę, uda mi się. No dokąd ty, Lenka, się wybierasz? Gdzie ty idziesz? Ale jak? Chyba nie chcesz mieć kary i wcześniej wychodek. Nie, kary nie chcę mieć. Ja tylko za motorkiem biegłam, taki ładny. Dobra, nie marnuj czasu, z powrotem do roboty. Dobra, idę, nie chcę czyścić wychodka. A few moments later. Nikogo nie ma. Dobra, do 3 razy sztuka. Może teraz mi się uda uciec. Ja już naprawdę ledwo żyję, a to jest dopiero pierwszy dzień. Musi mi się teraz udać. Musi. You are now in the presence of a... A gdzie to się Lenka wybiera? To są takie dojrzałe czereśnie. Chciałam ich trochę spróbować na tej stronie. Tutaj przejdę i właśnie sobie trochę zjem. No pewnie, że tak. Zobacz, ile jest tych czereśni. Jakie już dojrzałe. Pyszne. Jakie słodziutkie. O, ale tutaj to Lenusia nie dostaniesz, wiesz? Chodź tam na drabinkę, tam narwiemy. Tam na drabinkę? Dobra. A wiesz co, Lenusia? Nawet miałam taki pomysł, żebyś pomogła, narwiemy i zrobimy kompoty na lato w słoiki. Co? Znowu jakaś praca! Narzekaj, nie narzekaj, chodź, Lenusia. Babcia pomoże, a może dziadziuś też trochę pomoże zrywać? Chodź. No Lenusia, dziadziuś poszedł jeszcze urwać tych czereśni, a ja uszykuję słoiki i będziemy robić kompociki. Będzie wyżerka zimą smaczna. Naprawdę? Serio? Ile będziemy to robić? No, Lenusia, myślę, że tak do 4:00. Zejdzie, wyrobimy się. Do 4:00? Nie! Okej, to już koniec tego filmiku i pamiętajcie, że to była tylko taka parodia i nie warto być zbuntowanym oraz robić na złość. Jeśli wam się podobało, dajcie super łapki w górę i subskrybujcie, a ja pozdrawiam was razem z moimi dziadkami.